Wiecie, jaki dzisiaj jest dzień? Wtorek. Wiecie, co robi tutaj gość niedzielny? Nie? Ja też nie, ale stwierdziłem, że nie chcę mi się nagrywać go w piątek, bo mam inne rzeczy do roboty, typu pójść na piwo pierwszy raz od paru tygodni, bo jestem po antybiotyku, więc wywracamy rozkładówkę do góry dupą. I teraz będzie gość wtorkowy. A może i zrobimy czwartkowego. Nieregularny cykl wydawniczy był czymś, co charakteryzowało portal, na którym pracowałem rok temu. To był dobry pomysł i dlatego go przywracamy. A teraz do newsów. O! Jeśli gra zaczyna się rodzić w cholernie wielkich bólach, to najpewniej nie urodzi się w ogóle. Albo urodzi się w formie takiej, o jakiej nie wolno mówić w programie tego typu. A? Brnąłem. Ja wbrew pozorom wiem, co robię. Drive Club najpierw miał być na premierę PS4, później miał się pojawić nieco później. Teraz mieliśmy zmianę reżysera oraz najpewniej implementację obsługi Project Morpheus, ale wygląda na to, że kres cierpliwości inwestorów został osiągnięty i projektowi ucięto łeb. I to już po tym, jak mieliśmy grywalny kod, w którym coś po prostu lekko nie leżało deweloperom. A tak serio, nie ma co się mamić opowiadaniami o gniewie na szczycie Sony, sprawa jest bardzo prosta. Po ostatniej fali redukcji zatrudnienia, Evolution Studios zostało pomniejszone do liczby pracowników zbyt małej, by ogarnąć tak wielki projekt. Sony nie może sobie pozwolić na kolejne ogromne opóźnienia i dlatego postąpili podobnie jak w wypadku The Eight Days i The Agency. Jest mi szalenie szkoda, bo w obecnej sytuacji na porządne wyścigi na PS4 musimy czekać aż do czasu Gran Turismo 7, w które nie przyjdzie nam zagrać wcześniej jak pod koniec bieżącej dekady. W związku z tym muszę iść się przeprosić z Forzą. Ktoś wie, gdzie można kupić jakieś porządne kwiaty i bombonierka, ale takie naprawdę z najwyższej półki? Co? Jakieś sugestie? Ktokolwiek? Nie płaczcie jednak, bracia moi, albowiem na otarcie łez mamy informację o premierze The Order: 1886, która ma się odbyć 26 września tego roku. A przynajmniej miała, bo podobnie jak w wypadku wcześniejszych zapowiedzi związanych z Drive Clubem, tweet zawierający datę premiery dosłownie mignął na oficjalnym kanale Ready at Dawn i zrobił to tak szybko, że wręcz trudno znaleźć jakiekolwiek dowody jego egzystencji poza Redditem i NeoGAFem, a temu tak trochę nie do końca można ufać. Na korzyść tej daty premiery przemawia fakt, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami gra faktycznie pojawi się jesienią, a dodatkowo, typowo dla wielkich blockbusterów i ich premier w Europie, ma trafić do sklepów w piątek. Więc 2 dni przed moimi urodzinami mam mieć taką grę? A bardzo chętnie, a poproszę. W ramach szybkiego chwalenia się wynikami Sony, w związku z dość spektakularnym startem Infamous Second Son i skokiem w sprzedaży samej konsoli, do domów graczy trafiło już ponad 7 milionów PS4. To doskonała wiadomość dla wszystkich posiadaczy pudełka Sony wyposażonego w świecący pasek, bo deweloperzy lubią wydawać gry na konsole, których jest dużo. Ale nie ma co gadać o rzeczach oczywistych, dlatego na zakończenie kącika japońskiej firmy przejdziemy do czegoś o wiele mniej oczywistego. Najpierw Sony wypuściło Next Gena, co było jak najbardziej ok, następnie zaczęło kombinować z VR, co również jest ok, a teraz zajęło się jeszcze innym rynkiem, tekstyliami. Anonimowy informator z wewnątrz firmy, nasze źródła wskazują tutaj na niejakiego Shuhei Yoshidę, którego wszyscy doskonale znamy, zdradził dzisiaj w rozmowie telefonicznej z magazynem Gamer Fashion, że na rynek wkroczy niedługo nowa marka, PlayStation Clothing. Osoby zaznajomione z branżą bliżej wiedzą, że jest to marka t-shirtów, które Sony czasem rozdaje na eventach. One są o wiele za małe i się je zwykle oddaje swojej kobiecie, ale nikt nie spodziewał się takiego ruchu ze strony firmy. Wkraczamy na rynek bielizny erotycznej, zdradził Yoshida, dodając, już wkrótce gracze i graczki będą mogli cieszyć się bogatszymi doświadczeniami w sypialni, a wszystko to dzięki akcesoriom takim jak stringi dla mężczyzn z podobizną głowy Ratcheta zamocowaną na przodzie, czy 2 rodzajami masek Helgastów i kostiumem żeńskiej chimery dla ich partnerek. Sony to mówi. Sony stanęło na dupie najwyraźniej. Wyciek spotkał się z bardzo ostrą reakcją środowisk promujących równość pośród chimer, ze szczególnie agresywnym występem ze strony organizacji Zagońcie Męskiej Chimery do kuchni. Jego założycielka, Hermenegilda Truckenbauen, zapowiedziała wystąpienie prasowe jeszcze na te popołudnie, a plotki głoszą, że zamierza ona uderzyć w dzwon równości i wymagać zaprzestania useksualniania wizerunku chimery pracującej. Mój Boże... To jest absolutny hit, czekamy z niecierpliwością na rozwój wydarzeń. Okej, dobra, tego ja się nie spodziewałem i podejrzewam, że wy też się tego nie spodziewaliście. Microsoft natychmiast zareagował na poczynania Sony i na konferencji prasowej zorganizowanej tak szybko, że nikogo nie zdążono na nią zaprosić, zapowiedziano kolekcję ortalionowego dresu do biegania. W szeregi firmy powrócił Don Mattrick, który zajmie się promocją nowo powstałej marki Xbox Out i już teraz widać jego zaangażowanie, bowiem na dzisiejszy spacer po parku wybrał się w jednym z zestawów z nowej linii odzieżowej, a dokładniej modelu Xbox Signature Series w kolorze zielony zbrodnia przeciwko zmysłowi wzroku ze wstawkami w czerwonym Red Ring of Death. Fantastyczne zestawienie. Zapytany przez naszego przedstawiciela o rozmiarówkę powiedział, że dla osób, które są zbyt grube i leniwe, by wyjść z domu, firma przygotowała konsolę Xbox 360 oraz zestaw dekoracyjnych talerzy do salonu. Tak, to jest zdecydowanie Mattrick. Ceny ubrań serii Xbox Out zaczynają się od $199 plus płatnej subskrypcji za możliwość spotykania się ze znajomymi, którzy również zaopatrzą się w nowy produkt Microsoftu. Osoby, które miały już styczność z dresem, ergo dotykały dzisiaj Dona Mattricka, mówią o niezwykłej delikatności materiału, ekstrawaganckim, acz konserwatywnym kroju przewodzącym na myśl magnetowidy i lata 90. oraz możliwości dodania nowej funkcjonalności poprzez naszywanie łat. Matko Bosko, przyszłość jest tuż za rogiem. O ile możecie jasno stwierdzić, że cały ten syf związany z portkami opatrzonymi logo Xboxa nigdy oficjalnie nie trafi do Polski, to nie można tego już powiedzieć o zapowiedzianej dzisiaj grze. Rambo The Video Game mogło pojawić się nie tak dawno na konsole poprzedniej generacji i zebrać oceny oscylujące poniżej jakiegokolwiek dopuszczalnego poziomu, ale z racji łatwego konwertowania gier z PC na Xbox One ta produkcja ma zaszczycić swoją obecnością Next Gena Microsoftu. Pojęcia nie mam, po co robią coś takiego, bo o ile będą sprzedawali grę drożej niż po kosztach produkcji, wątpię, by sprzedała się w ilości większej niż 20 sztuk, ale kosze w Biedronce czekają. Forza Motorsport 5 dostała nowe DLC, The Top Gear Car Pack i, co za niespodzianka, zawiera ono w sobie 10 samochodów wybranych przez kogoś, kto mówi, że jest z BBC Top Gear. Paczka jest darmowa dla posiadaczy Carpassa, a wszystkie samochody można kupić także indywidualnie, więc jeśli nie macie ochoty zapychać sobie miejsca na dysku, albo po prostu nie lubicie widoku niektórych samochodów, bo wywołują u was odruch wymiotny, macie wybór. A powinniście go mieć, ponieważ w skład paczki wchodzi pokraka w postaci Chimera H1 Alpha, zwykle prowadzonego przez osoby lubiące sypiać z własnymi siostrami. Cała reszta jest o wiele bardziej przystępna, a dokładnie dostajecie Chaparrala 2E, Holdena Commodore VF Xbox Racing Team, Audi RS4 Avant 2013, Renault 5 Turbo, Lotusa Elise Sport z 1999, Forda Transita Super Sport Van, Nissana R390, Subaru Imprezę WRX STI z 2008 oraz zeszłorocznego Lexusa GS350F Sport. Miłego jeżdżenia, tym bardziej, że w trybie Rivals pojawiło się nowe wyzwanie, w którym możecie zmierzyć się z cyfrowym kuzynem Stiga. I mean, how hard can it be? Korzystając z rozkojarzenia konkurencji, Nintendo uderzyło z ofensywą i zaatakowało nowy sektor – Polskę. Zapowiedziano lokalizowanie pod nasz rynek gier, tak przyszłych produkcji, jak i tytułów wydanych dotychczas na Wii U. Wiadomo już, kto wcieli się w najważniejsze postacie. Za podkładanie głosu Mario ma odpowiadać Piotr Frączewski, Luigi przemówi głosem Mirosława Baki, Princess Peach zabrzmi rzeczowo jak nigdy dzięki wsparciu Krystyny Czubówny, zaś Kirby wyda z siebie głos Jarosława Boberka. Jest to istna plejada gwiazd i myślę, że programowi polonizacji 2.0 wprowadzonemu przez Sony właśnie wyrosła absolutnie przepotężna konkurencja. Na takiej rywalizacji i wyścigu zbrojeń zwykle najwięcej korzystają gracze, więc mili państwo, uzbrójmy się w cierpliwość oraz popcorn, zobaczymy, kto najlepiej polonizuje gry. Niektórzy tu zgromadzeni mogą pamiętać, jak bardzo Skyrim chciał, lub raczej nie chciał, działać na PS3. Dobra wiadomość jest taka, że teoretycznie zdementowane jakiś czas temu plotki jednak się potwierdziły i Bethesda wyda Skyrim na PlayStation 4 oraz Xboxa One. Zapytany o nagłą zmianę decyzji, Pete Hines, człowiek Bethesdy od PR-u, powiedział wprost, że zarząd musiał się dobrze namyślić, ale ostatecznie stwierdzono, że zaimplementowanie garści modów autorstwa losowych ludzi z internetu, poprawienie grafiki i wciśnięcie graczom tego samego tytułu po zawyżonej cenie jest doskonałym sposobem na zarobek. I patrząc na wyniki sprzedaży Tomb Raider Definitive Edition, trudno się nie zgodzić. Niektórzy durnie kupią grę drugi raz, byle tylko popatrzeć na ładniejszą grafikę. Jakie to puste aż... Cholera, ja mam Tomb Raidera na PS3, kupiłem def... Grafika jest bardzo ważna, znacznie poprawia imersję i dzięki grafice lepszy staje się także dźwięk. Wszystko jest lepsze. Gotowanie i... wszystko. Okazję podłapali także deweloper i wydawca serii Metro, ponieważ, jak się okazało, na PS4 i Xbox One zmierza Metro Redux, w skład którego wchodzi Metro 2033 Redux, Metro Last Light, token na DLC Day One, soundtrack i karty z artworkami, a wszystko to w specjalnym opakowaniu. Nie wiemy jeszcze nic odnośnie ceny oraz dostępności produkcji 4A Games, ale przedstawiciel Deep Silver potwierdził powyższe informacje, mówiąc, że więcej o grach usłyszymy już na tegorocznym E3. Gościa nie... Wtorkowego zamkniemy mocnym akcentem, ponieważ na światło dzienne wypłynęła data premiery nowego Aliena i ma ona mieć miejsce we wtorek, 7 października Anno Domini 2014. Innymi słowy, początek nowego roku akademickiego zapowiada się w sposób mało naukowy. Najpierw The Order, później Alien, wszystkie nieobecności pójdą się kochać już na początku semestru. O Boże, ciężkie jest życie gracza. To już wszystko w dzisiejszym odcinku Gościa. Dziękujemy serdecznie za uwagę i usłyszymy się ponownie... nie wiem kiedy. Nieregularny cykl wydawniczy się kłania. Ja jestem w weekend zajęty, bo robię rzeczy. Odcinek będzie jak nagram. Więc cześć, ja rzeczy muszę robić. Zostawiłem mleko na żelazku. Właśnie, muszę iść, bo się spali.